Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten filmik będzie trochę nietypowy ze względu na tematykę i ze względu na osobę, która poprowadzi filmik. Znajdujemy się w gabinecie stomatologicznym w Warszawie na Wilanowie, Villa Dent. Znalazłam się tutaj, ponieważ poszłam do dentysty w Los Angeles, który stwierdził niesamowite ilość zębów do leczenia, poprawek, wymiana plomb, poprawka leczenia kanałowego i takie różne sprawy. W każdym razie trochę się przeraziłam i zdecydowałam się wybrać do Polski i zasięgnąć jeszcze jednej diagnozy u dentysty w Polsce. W każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dbam o zęby, staram się to robić jak najlepiej. Mimo wszystko robię to czasami niedokładnie i dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy na temat nitkowania zębów, jak i również na temat mycia zębów. W tej chwili oddaję głos do doktora stomatologa. Dzień dobry, Robert Michalak. Jestem lekarzem stomatologiem z 16-letnim doświadczeniem. Prowadzę swój gabinet stomatologiczny w Warszawie. Pokażę Państwu, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej na pacjentce oraz na modelu. W trakcie prawidłowego mycia zębów powinniśmy wykonywać ruchy okrężne, myjąc zęby boczne, jak również zęby przednie. W trakcie czyszczenia powierzchni żujących zębów powinniśmy również wykonywać ruchy okrężne, jak i ruchy szorujące. Myjąc powierzchnie boczne zębów, powinniśmy wykonywać ruchy wymiatające. Zęby prawidłowo powinniśmy myć minimum 2 minuty. Jednym z elementów mycia higieny jamy ustnej jest prawidłowe wymycie języka. Bardzo delikatnymi ruchami wymiatającymi powinniśmy przetrzeć górną powierzchnię języka. Teraz zaprezentuję Państwu, jak prawidłowo należy nitkować zęby na pacjentce. Tak jak mówiłem, bierzemy od 30 do 50 cm nici stomatologicznej, nawijamy ją na palce wskazujące, następnie wprowadzamy, proszę otworzyć buziak, pomiędzy zęby i powolnym ruchem wysuwamy ją po powierzchni zęba. Następnie znowu ją wprowadzamy i wysuwamy do góry, prowadząc po powierzchni kolejnego sąsiedniego zęba. Następnie przesuwamy nić o centymetr i wprowadzamy nić w tą samą przestrzeń międzyzębową, głębiej pod dziąsło, w celu usunięcia złogów, które znajdują się pomiędzy zębem a dziąsłem. I wykonujemy to samo w tej samej przestrzeni międzyzębowej przy sąsiednim zębie. Następnie przesuwamy nić o kolejny centymetr i wykonujemy te same czynności w kolejnej przestrzeni międzyzębowej. Tak jak mówiłem, należy pamiętać o tym, aby nie wprowadzać tej nici i nie wyciągać do góry szybkim ruchem, jak również nie wprowadzać nici i nie wykonywać ruchów przypominających piłowanie, gdyż w ten sposób zniszczymy sobie przy zębie. Może zdarzyć się tak, że po wprowadzeniu nici w przestrzeń międzyzębową nie jesteśmy w stanie wysunąć ją prawidłowymi ruchami do góry. Należy wtedy zwolnić jeden koniec nici i wyciągnąć ją z przestrzeni międzyzębowej. Proszę spojrzeć, iż pacjentce leciutko krwawią dziąsła. Świadczy to o tym, że niezbyt prawidłowo wykonuje nitkowanie zębów. Higienę jamy ustnej należy wykonywać przynajmniej 2 razy dziennie przy pomocy pasty, szczoteczki do zębów, jak również nici stomatologicznych. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż profesjonalną higienę jamy ustnej w gabinecie należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Niektórzy pacjenci muszą ją wykonywać częściej. Jednocześnie przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd jamy ustnej w celu sprawdzenia stanu zębów. Zapraszamy do naszego gabinetu stomatologicznego Villa Dent, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Kosiarzy 37. Dziękuję bardzo.